Dobra, więc witam serdecznie w 68. odcinku z serii God of War Ragnarok. No i w dzisiejszym materiale postaram się wygrać na tych całych berserków, czyli w sumie najtrudniejszych bossów z całej gry. Znaczy w sumie już się ulepszyłem na wystarczająco dużo procent, jesteśmy w zasadzie na tym 9. poziomie, w zasadzie na wszystkim, jeżeli chodzi o pancerz. Jeszcze mógłbym tą całą broń sobie jakkolwiek ulepszyć, na przykład lewiatan, te ostrza chaosu albo włócznie. Ale te rzeczy ulepsza się przede wszystkim poprzez wygrane z tymi berserkami. Więc to jest z pewnością dobry moment, żeby stoczyć z nimi pojedynek. Na samym początku zagramy z tym. Z tego co widziałem, on jest chyba na najniższym poziomie. Łatwiej sobie z nim poradzić. Zobaczmy, ile zada nasze całe combo, powiedzmy, na samym wstępie. Ze wszystkich umiejętności. Jeszcze możemy z tej całej włóczni zaatakować. Kamal, ej, co jest? Chciałbym teraz to wybrać. Czyli całe nasze combo zadaje tak około 1/3 całego jego życia. Natomiast jeżeli chodzi o jego ataki, potrafi tak zaatakować dwoma atakami. Takim kombosem potrafi wyjechać w powietrze. Trzeba wtedy właśnie uskoczyć. Dobra, teraz należy się cofnąć. Ta potrafi także kilka razy tak zrobić jednocześnie. Dobra, czyli uskakujemy po raz kolejny. O nie, nie zdążę, albo i zdążę w ostatniej chwili. No jeszcze trzecia umiejętność za pomocą takiego wyskoku zaznaczonego na żółto. Wyskoki jakoś już na samym początku można w zasadzie robić, nie trzeba jakkolwiek odczekiwać. A i tak jednak obrywałem. Dobra, trzeba to jednak czasami odpowiednio wykonać. Ten bez przerwy jeszcze skacze. No dobra, już powinniśmy go zaraz załatwić. Come on. No i probocie. Opowiedz mi o tym. Nie jest wart, by strzępić sobie język. Jego berserkowie tym bardziej. To gnidy. I tyle. Dlaczego mówisz o nich dopiero teraz? Bo nie wymagały naszej uwagi. Ale ta rękojeść zmieniła wszystko. Dobra, więc ten z bossów akurat był chyba najprostszy, jeżeli chodzi o ten z Svartalfheim. To było właśnie na tych tunelach Myrkr. Właśnie koło tej oto lokacji. Więc w sumie sprawa załatwiona. No i zaraz pójdziemy się z tym jakkolwiek ulepszyć i pójdziemy na kolejnego bossa. Tym razem będzie on na północy, więc zaraz. Dobra, w takim razie kolejna walka z bossem znajduje się na północy, to jest tak zwana Wyspa Alberyka. No i ten przeciwnik jest jednak znacząco trudniejszy. Potrafi wykorzystywać pewne skille elektryczne, które potrafią nas stunować, więc to jest mało przyjemna sprawa. Więc na samym początku oczywiście wykonujemy straszliwe combo. Zdajemy jak najwięcej obrażeń. Jeszcze z tej dzidy, come on. No nie! Jeżeli chodzi o jego skille elektryczne, no to najlepiej jakoś w ostatniej chwili ich unikać, z tego co zdążyłem zaobserwować. To jest najtrudniejsza umiejętność do obrony, tak prawdę mówiąc, ponieważ koleś przewiduje, w którą stronę będę się poruszał. Przy
przed tym można się zwyczajowo obronić. Natomiast dodżujemy w ostatniej chwili. Opieraj się! Dasz radę! Dobra, muszę w tym miejscu wykorzystać ulta, nie ma nawet innej opcji. Więc trochę go w tym miejscu jednak obijemy. Miałem tak mało życia, że nie było jednak innej opcji. No może jeszcze przebijemy jego szarże, zobaczmy. Twoja tarcza! Użyj jej! Fingeldinga! Dobra, ulti być może załatwi sprawę, chociaż nie wiem, jeżeli koleś ma mało z życia i ja wykorzystuję właśnie tego ulta, to jednak bardzo mało zadaje obrażeń z tego, co zdążyłem zaobserwować. A teraz powinniśmy go obić jakkolwiek, come on. I on może zdrowia. No i załatwiony. No, ta walka była bardzo bliska, dajcie spokój. Ledwo co daliśmy radę. Wymawiać to imię po tym, co zrobili. Co to takiego? To było spokojne królestwo, pełne artystów i poetów. Ale już dawno popadło w ruiny. I stali za tym ci berserkowie. Oni, ich przeklęty król Hrolf. Na samą myśl resztki krwi gotują mi się w żyłach. Mieszkałeś tam? Cieszmy się zwycięstwem i zmieńmy temat. Nie musisz nieść tego ciężaru zupełnie sam. Jeżeli ktokolwiek coś tu niesie, to tylko ty. Pozwól, że nie będę dokładał ci znaku. Dobra, więc walka z tym bossem została w jakiś sposób ukończona. Z pewnością o wiele trudniejszy przeciwnik w porównaniu do tego pierwszego. No i myślę, że ten pierwszy był w zasadzie najprostszy z tych berserków. Z tym natomiast dwa co wygrałem, nawet za którąś próbą musiałem się jednak nauczyć jego umiejętności. W każdym razie teraz czeka nas trochę dłuższa przygoda. Pójdziemy sobie jednak na inne tereny, bardziej na południe. Raczej chyba z tej strony nawet. Jednak kilka rzeczy nas ominęło. Dobra, więc kolejne interesujące nowości znajdują się z tej oto strony. Jak właśnie przejechałem, zacząłem eksplorować te wszystkie dungeony, no to mamy nowe przejście do odblokowania. Mniej więcej właśnie w tej oto lokacji na mapie możecie to zaobserwować. Mamy zupełnie nowe przejście i kilka bardzo interesujących nowych bonusów. W sumie już próbowałem to jakiś czas temu zobaczyć. Jeszcze poza materiałem, jak próbowałem właśnie wygrać na te wszystkie berserki, ale wtedy było to zbyt trudne, więc no pamiętam to mniej więcej już dokładnie. Tego jeszcze nie znałem. No jeżeli chodzi o te wiersze Kwasira, raczej nie ma to jakiegoś wielkiego wpływu na fabułę, po prostu trzymajcie z tego informacje, a my tymczasem biegniemy dalej. No ewidentnie warto to jednak wszystko zwiedzić, ponieważ zaraz zobaczymy jeszcze kolejną skrzynię Norn, przykładowo, oraz będzie walka z innym bossem, więc to jest jednak kluczowa sprawa, o, w tym oto miejscu. W takim razie schodzimy, trzeba jednak od razu uważać, nie będzie to jakiś super ciężki boss, ale już sobie z takimi kiedyś radziliśmy. O, chwilę, nie mam jeszcze wszystkich umiejętności zregenerowanych. Nie zwróciłem akurat na to uwagi. W każdym razie wykonujemy wszystkie umiejętności. Tu całkiem już dużo damage'a może zadać.
A z jakiegoś topora mógłbym to wszystko mniej więcej wygrać. O, ale skoki. Tych umiejętności akurat tak dokładnie nie pamiętam. To chwilowe. Wow, jak on to wykonał? Chwila, moment. Najlepiej było to zrobić bez wykonania tego ulta. Chociaż w sumie... Nie, będę musiał ten szał jednak wykorzystać w tym miejscu. Ten koleś boli bardziej niż sądziłem. No i tak będziemy mieli teleportację, to... zregeneruje swoje statystyki. Dobra, i po robocie. No, wróg nie był jednak aż taki prosty jak pamiętałem. Ura, ale co się stało? Interesujące efekty. To tutaj. Tu znaleźliśmy Tyra. Przykro mi, Atreusie. Nie. To moja wina. Chciałem wojny. I dostałem ją. Atreusie. Zmądrzeję. Ojcze, przysięgam. Już nie jestem taki głupi. No właśnie, wspomnienia z przeszłości, w tamtej celi właśnie znajdował się ten cały Tyr. Więc to było jednak bardzo dawno temu, jakieś chyba 50 odcinków. Więc no cóż, dawna sprawa. W każdym razie to jeszcze nie jest koniec tych wszystkich nowości. Jeszcze będzie kilka dodatkowych sal do sprawdzenia. Więc teraz chyba najlepiej w tą stronę jeszcze skręcić. I zaraz przejdziemy do kolejnej skrzyni Norne. W sumie już jedna chyba z ostatnich, jakie są możliwe do odblokowania. Niech ta ziemia się uspokoi! Ciekawe, co może być jeszcze skutkiem tych wszystkich trzęsień ziemi. Znajomy widok! Wróciliśmy do spiralnej części kopalni. No tak, w sumie najlepszym podejściem będzie po prostu wejście na mapę i zaznaczenie sobie tego przeciwnika. Będziemy wiedzieli, w którą stronę najlepiej podróżować. Jednak się można w tym wszystkim mocniej zgubić. Raczej schodzimy. A i rzeczywiście tędy się wchodziło, do tej kolejnej skrzyni Norn właśnie. No oczywiście to już wszystko jest wyczyszczone. Nie powinno być już żadnej dodatkowej walki. Zawsze możemy jakieś życie zdobyć. No i proszę bardzo, wcześniej te tereny były jednak zablokowane, a teraz mając właśnie tą nową broń, możemy sobie tak oto wrzucić. No i to nam zagwarantuje nowe lokacje. Więc proszę bardzo. Przy okazji mamy możliwość teleportacji, możemy swoje statystyki po raz kolejny zregenerować, bo właśnie jak jesteśmy blisko tej, jak to się nazywa, bramy, no to nasze statystyki są regenerowane, jak sobie możecie zaobserwować. Dobra, w każdym razie mamy kolejną zagadkę ze skrzynią Norn. W sumie już robiłem to trochę wcześniej, muszę w tym miejscu przyznać. Jeszcze poza odcinkiem, jak próbowałem z tymi przeciwnikami zwyciężyć. Więc tam było jedno, drugie było gdzieś z tej strony. Chwila, moment. A nie, trochę dalej. Trzeba było to wszystko podpalić. Nie, nie ma tak prosto. O, tamtędy. To jest z kolei drugie. I z trzecim muszę przyznać, że siedziałem przez jakieś chyba pół godziny. A patrzcie na to. Tam możemy sobie wrzucić. Tym oto sposobem mamy kolejną skrzynię Norn. Pod tym wodospadem, nie wiem kto to wymyślał, ale daliśmy radę. I tym oto sposobem mamy większą ilość zdrowia, tak jest. Dobra. To się z pewnością przyda, a tędy z kolei... ta misja bardziej poboczna.
już chyba wszystkie. To już ostatni! Wspaniała robota! Obiektywnie, nie żeby mnie to obchodziło. Nic dla mnie nie znaczycie. Nic a nic. Tak, miło to znaczy. Miło czy nie miło trudno. Na razie, kocham cię. O bogowie. Dobra, więc jeżeli chcemy zrobić dalsze postępy... O, ciężko w sobie powiedzieć, chwila, moment. Nawet nie widać tego całego kompasu, muszę sobie poradzić chyba z tymi przeciwnikami w samym wstępie. Inaczej mój kompas nie działa, chociaż wydaje mi się, że jakoś na dół trzeba było podróżować i rzeczywiście. To jeszcze nie koniec tych wszystkich nowych sekretów. Jeszcze powinna być możliwość odblokowania chyba jednego napisu, jak mi pamięć nie myli. Więc warto w sumie podróżować po tych lokacjach po raz kolejny, jeżeli chcemy to wygrać na 100%. Czasami są właśnie takie pojedyncze sekrety. Wcześniej nie były one możliwe do odblokowania. Gdzie to się wszystko znajdowało? Tędy, proszę bardzo. Dobra, lewym. Hej, pojawiło się runiczne słowo. Syna! Syna! Mamy syna, tak jest. I zagwarantował nam kolejną legendarną skrzynię. No i jeszcze kolejny trzonek. To się z pewnością przyda. No i tym oto sposobem udało się dotrwać do najtrudniejszego ze wszystkich przeciwników, jeżeli chodzi o... Na grobę. ...tych całych berserków. Berserk czeka na walkę. Więc jeżeli zobaczycie na mapę, znajduje się to w tej oto lokacji, w tym ogrysku kopalni Jarnsmida. No, ten boss jest z pewnością najtrudniejszy, ponieważ mamy do czynienia z dwoma bossami jednocześnie. Nie udało mi się z tym akurat wcześniej wygrać. Więc zobaczymy, jak to tym razem wyjdzie. Podwar zaciekł! Darolfu nie znasz... Nie! Nie należy go do lewej, bracie! Ty zmęczyłaś? Było mocne! Za dużo obrywam na samym starcie, to nie wygląda dobrze, ale... Także całkiem nie za obrażenia. O, takie dystansowe? Dobra. Lepiej skupiać się na tym, co jest właśnie bliżej nas. To jest chyba lepszym podejściem z tego, co zdążyłem zauważyć. Czyli ten drugi raczej nie atakuje nas w plecy. To, czyli teraz się będą zamieniali. Dobra, to trzeba przerwać. To jest najbardziej przerażająca umiejętność. Zadaje w zasadzie całe życie. Urany! Jak ja to przetrwałem? Mamy jeszcze ulta, ale nie wiem, czy to w sumie tak dużo zagwarantuje. Za tobą, uwaga! Uwaga, za tobą! Ja nie mogę, ale głupota, że mnie tak od tyłu jeszcze... Załatwili totalnie.
postaram się już to dobić. Raczej powinniśmy chyba dać radę. Już patrzę, jakie niewielkie to obrażenie zdaje na samo zakończenie, dobra? Jeszcze jeden wróg! Jeszcze tylko jeden. Jeszcze nie ma czym obawiać już, tak? Dobra, przerwaliśmy mu ten atak przerażający. Ataki dystansowe. Dobra, przed tym trzeba się obronić. Nareszcie. O rany, ale to była ciężka walka. Jaki ma związek z duchami? Jest symbolem ich zdrady i wielkiego okrucieństwa. Im szybciej się go pozbędziemy, tym lepiej. Skoro zdołałem ujarzmić swoje ostrza. W sumie masz rację. Jeśli Skofnung uwolni tę ziemię od tych drani, mogę się z nim jeszcze trochę pomęczyć. Dobra, bez wątpienia najtrudniejsza walka do tej pory z tych berserków. Kurde, kilkanaście razy musiałem do tego podchodzić. Naprawdę, niesłychana sprawa. W każdym razie chyba nie będzie to jednak najtrudniejsza walka ze wszystkich. Z tego co widziałem, były jeszcze trudniejsze w innych światach. Więc trzeba będzie jednak mocno się skupić. Dobra, w każdym razie postaram się jeszcze jakieś dodatkowe sekrety w tym świecie odnaleźć. Wydaje mi się, że jeszcze byłaby jedna opcja, więc ja moment. Dobra, jeszcze w tym Nidavellir, w tym miasteczku widziałem wcześniej nawet jedno bardzo interesujące przejście w tamtą oto stronę. A, czyli to jest po prostu jakaś legendarna skrzynia z tego co widzę. Więc to było chyba na tyle. Myślę, że to być może będzie jakaś większa eksploracja. Kolejna jakaś rękojeść, zawsze spoko, a tędy? A, niby jakieś dodatkowe mapy skarbów, żem odnalazł. No dobra, zawsze fajna sprawa. A, jeszcze w tym miejscu mamy dodatkowe przejście, dobra. Chwilę, moment, jak się tędy wspiąć? A, dobra. Więcej kwiatów. To chyba błyskokrzew. No dobra, to się przyda do tej misji z 9 światów, ten z kolei odblokujemy skrót, nie ma takiej opcji, dobra. Czyli z tego co widziałem, no to rzeczywiście Nidavellir został szczegółowo sprawdzony. No w sumie większość już zrobiłem tej całej lokacji, 85%, blisko jesteśmy zakończenia. Tu w Nilfheim jeszcze nam coś pozostało, w sumie całkiem sporo rzeczy. Dobra, w każdym razie to było na ten dzisiejszy materiał, zrobiliśmy duże postępy, a więc jeżeli interesuje Was kontynuacja, to polecam zostawić lajka, suba oraz dzwonka. No i w sumie tyle, ja się z Wami żegnam, do jutra!